Miesiąc pod znakiem sprawdzania naszej szalonej formacji. Mamy ciężkie mecze, bo mamy naprawdę solidne ekipy. Mamy ekipy, które niedawno grały w Primera División, czyli Alaves. Mamy Huesca, mamy Las Palmas. No a zaczniemy ten odcinek od meczu z Tenerife. Ja nazywam się Michael Angelo, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku przygód naszego menadżera José Arcadio Moralesa. Zajmujemy 21 miejsce w tym momencie. Z tego, co mi się wydaje, to na 22 ekipy. Mamy dwa remisy i porażkę. No nie jest to najlepszy możliwy rezultat. Chcielibyśmy wreszcie coś wygrać. No i miejmy nadzieję, że wreszcie wygrać nam się uda. Mamy szaloną formację, mamy nowych piłkarzy. Wreszcie zagramy w zielonych koszulkach, które tak mówiłem, że mi się kojarzą z tym strojem rzeczywistego José Arcadio Moralesa. Madibo już dostał powołanie do kadry. To chyba już się przygotowują na zasadzie jak do Mistrzostw Świata, że ci piłkarze byli od roku w Katarze i po prostu ćwiczyli. No aczkolwiek zastanawiam się, czy Zambule nie dać po prostu Martenianiego w zasadzie. Nie wiem, jak to czytać. Cały czas. Zobaczę, jak on ma na imię później. Aczkolwiek dobra, może tak być, albo tak. O, tak zrobimy, ty. Chociaż... A może on by sobie lepiej poradził po prostu na RW? Na RW sobie poradzi lepiej. No i super. No i super, ale chciałbym to zrobić na odwrót. W sensie... Nie, dobra, zostanie tutaj. Za dużo chaosu. No, wyszedł już tutaj. Już wychodzi chaotycznie bardzo. Środek obrony. Molina nie zagra, zagra tutaj oczywiście Mbula. Bobadilla do środka obrony. Myślę, że również Omoigi powinien się pojawić za Aldasoro. Leon będzie na ławce. Tak samo jak zastanawiam się nad... W ogóle, Bobadilla zejdzie. Tak zagramy. Dobra, niech będzie, że to zapiszemy na stałe. Tak zagramy. I tak to będzie wyglądało. Tenerife ma 2 punkty, my też mamy 2 punkty, więc to jest idealna okazja, żeby wygrać. W tym meczu, w tym odcinku już możemy z powrotem wkroczyć, może to nam wreszcie coś przyniesie, natomiast gramy. I jak to się będzie prezentowało? Skład Tenerife na szybko, póki nie stracimy bramki. Juan Soriano, Jeremy Mayotte, Leon, Sipić, Nacho, Teto, Jose Angel, Aitor Sanz, 17 Valdo, Borja Garces z 9 i Enrique Gallego z 18. Wychodzimy agresywnie, fajnie to wygląda. Niestety tutaj się nie udało w... A nie, bo to Tenerife jest na biało. To nie my fajnie wychodzimy, tylko Tenerife fajnie wychodzi. I Borji Garcesowi się nie udało tutaj odwrócić. Świetnie Esqueta. Przejdźmy na... O Boże. No na szczęście ten lob był bardzo słaby, aczkolwiek znowu wyprowadzenie piłki leży. No to Tenerife jest chyba najsłabszym rywalem z tych wszystkich, z którymi będziemy grać. Świetnie tutaj weszli. Pombo. Pombo. Dobre uderzenie. I wygląda to na razie ale nie z takimi podaniami Mosquera. Mosquera zmęczony trochę był po poprzednim meczu, no więc mogło to trochę wpłynąć. Miejmy nadzieję, że na koncentrację zawodnika. Miejmy nadzieję, że takie wrzucenie go na głęboką wodę. Od razu gramy w pierwszym składzie. Nie będzie dla niego niczym przedziwnym, no bo jak wiemy, w Walencji jest tylko... Juniorem był tylko. Więc to nie było jakieś super... Więc no teraz gra zdecydowanie więcej. Oczywiście na plus dla Walencji, ale miejmy nadzieję, że też na plus dla nas. Świetnie Pombo! Świetnie też broni Juan Soriano. Po pierwszej połowie... Mam wrażenie, że świetny kwadrans miało Tenerife, natomiast my przejęliśmy w reszcie meczu inicjatywę i ta formacja na razie się sprawdza. Dobrze wygląda Ruben Alves na przykład. Christian Mosquera wygląda najsłabiej z naszego bloku obronnego. No i Esqueta niestety ma fatalne wyprowadzenie piłki. Teraz Pombo. Pombo, dobrze. Tutaj... Nasz Argentyńczyk i jak było blisko strzelenia kolejnej bramki, znaczy kolejnej, pierwszej bramki otwierającej to spotkanie. Ja zmienię Mosquerę, wejdzie za niego Fernandez, co prawda on nie jest, albo nie, wejdzie
wejdzie, nie no, Vera nie może wejść. Wejdzie Fernandez na tą pozycję. Zejdzie również, mam wrażenie, Inigo. Nie. Zejdzie Pombo, wejdzie... Albo Vicente? Zejdzie Pombo. Kurde, on ma tutaj też tak samo... Dobra, zejdzie Vicente, wpuścimy Omoigiego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, Tenerife teraz w ataku. Czy to... Esqueta świetnie broni. Esqueta ma fatalne wyprowadzenie piłki, ale na linii jest świetny, taki kazus trochę Davida De Gea. Teraz Tenerife nie trafia w bramkę, na szczęście, no ale znowu to wyprowadzenie piłki, nasz argentyński środkowy pomocnik ofensywny sobie nie poradził z tym najlepiej. On jest trochę niewidoczny, w sensie no miał jedną bardzo fajną akcję i ja dlatego nie chciałem go zmieniać, ale zastanawiam się nad tym teraz mocno. I to zrobimy, no wejdzie Mbula i za Pombo wejdzie, niech wejdzie, ja sam ostatnio strzelił bramkę fajną, ale niech wejdzie Mateusz Ayas, bo mam wrażenie, że on się lepiej po prostu odnajdzie na tej pozycji środkowego napastnika, a nie napastnika. Fernandez oddał tą piłkę. Jestem prawie przekonany, że to był Fernandez, no. A dobrze to wyglądało. Naprawdę dobrze to wyglądało. Jeśli chodzi o obraz gry. No więc... Przegramy z Tenerife. Przegrywamy z Tenerife. Dobrze to wyglądało. No według mnie naprawdę dobrze to wyglądało. Zepsuł to Fernandez, którego swoją drogą już nie zobaczymy po prostu na ławce rezerwowych. Ajajajajaj, no. Como chce podpisać kontrakt z Faustotienzą? Kurde, no. Naprawdę dobrze wyglądał ten mecz. Dobrze się nam układał. Gdzie jest Mantilla? No Mantilla dostanie szansę tutaj za Fernandeza na ławce. Mateusz Ayas. Omoigi nie zobaczy już tutaj ławki, mam wrażenie. Sangali wejdzie. Chociaż Elitim wejdzie, bo Elitim mam w ogóle jaki on ma rozstrzał pozycji. Ale tak. I tak zobaczymy to. Martyniani wyglądał bardzo fajnie. Zobaczmy, jak on się nazywa, bo to nazwisko, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo ciężkie do czytania. Augustin. Znasz Augustin Martyniani. Dobra, będę na niego mówił Martyniani po prostu. No, najwyżej się obrazi. Kampania dostał nagrodę dla zawodnika miesiąca w Segunda Division, a my gramy z Las Palmas. Jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli. No w tym roku nie będziemy się, coś czuję, bić o najwyższe cele. W tym roku raczej szorujemy pod nie. Mantilla zgadza się na wypożyczenie. No ja go w teorii wypożyczę, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest dogadany, ale wcale nie musi tam pójść. Czwarte, Las Palmas. Teraz. Mosquera zagrał średnio, więc zagra właśnie... Albo nie, no niech oni się zgrywają, no. Ja nie mogę robić wielu zmian. Aż tak wielu zmian. Niech oni się zgrywają. Pombo zagrał bardzo dobry mecz. Mam wrażenie, on naprawdę ciągnął nas. Więc ja nie zrobię zmian na ten mecz. Bo to wyglądało dobrze. Mieliśmy jeden błąd, który spowodował utratę bramki. Natomiast to wyglądało dobrze. I teraz w Santander będziemy rozgrywać to spotkanie. Skład Las Palmas. Wajesz z 13 w bramce. Curbelo, Alex Suarez, Sidney z 18, Cardona z 3, Loyodis z 12, Marvin 2, Jonathan Vieira z 21 strzela nam bramkę. Mfulu 22, Moleiro 10, Mark Cardona 19.
Ach. I to znowu była bramka z dystansu, no. My nie umiemy się bronić na przedpolu. Po prostu. Po prostu nie umiemy się bronić na przedpolu i to jest nasz największy minus teraz. Natomiast Pombo bardzo dobrze tam wychodził. Ale słabo zagrał do Vicente, no. Pombo. Pędzi, no, pędzi. No umówmy się, jeżeli byśmy zajęli ostatnie miejsce, w ogóle wątpię, żeby w grze nam dali dokończyć sezon, jak będziemy zajmować ostatnie miejsce. Natomiast... A teraz Pombo, mamy bramkę! 40 minuta. Aczkolwiek umówmy się, że jeżeli będziemy w strefie spadkowej i będziemy zagrożeni spadkiem do trzeciej ligi hiszpańskiej, to po prostu zostaniemy zwolnieni po raz kolejny w tych seriach. No ale to jest początek sezonu, my musimy się dotrzeć z tymi piłkarzami, ci piłkarze muszą się dotrzeć z nami. Już nie takie sytuacje były, przykład chociażby Nottingham Forest, gdzie zajmowali na początku ostatnie miejsce, jedno z ostatnich miejsc tabeli, a później awansowali do Premier League. Także tutaj nic nie jest jeszcze stracone. Ja chciałem wejść do tego meczu z Las Palmas, ale myślę, że tego nie zrobimy przez to, że jednak strzeliliśmy bramkę. Martyniani asystował. Ja natomiast chciałbym zobaczyć Gassame. Nie no, Pomba strzeli bramkę. Mbulle chciałbym zobaczyć za Vicente. I zamienić to stronami. Po prostu. Dobrze. Dobrze. Vicente dobrze do Martynianiego. Martyniani. Uderzenie takie bym powiedział, że przeciętne, to jakbym nic nie powiedział w sumie. Ale tak to właśnie wyglądało. No nie dajmy sobie wbić kolejnej bramki. Dobrze, dobrze wychodzimy, dobrze wychodzimy. Dobrze ten nasz Argentyńczyk tam śmiga. On naprawdę solidnie wygląda. No nie, no nie, jeżeli my taką stratę, to Germain zrobił. Sorry. Sorry, ale... Co on zrobił, no? On po prostu stracił właśnie miejsce w wyjściowej jedenastce. Będzie grał Bobadilla. Co on zrobił? Nabieraliśmy wiatru w żagle, atakowaliśmy to Las Palmas i Germain się zesrał pod siebie. No dobra, przegrywamy. Przegrywamy z Las Palmas po błędzie, okropnym błędzie po prostu Germaina. Dobrze prezentował się Martyniani. Dobrze, jak widzimy, całkiem środek pola. Aczkolwiek, kurna, no... To mogło wyglądać lepiej. Po prostu, to mogło wyglądać lepiej. Bobadilla, no, już zagrasz. Już zagrasz, zagrasz z łezką. Tienza dogadał się z Como i przejdzie tam na stare lata. Pogra sobie z Ceskiem Fabregasem. Bo chyba do Como poszedł Cesc Fabregas, tak mi się wydaje. No a my... Pombo position change option. Zobaczmy, może mu to podniesie trochę overall na 69 chociaż. Nie podniesie, on jest taki już dosyć statyczny w tym swoim overallu. Ale fajnie, Mateusz Ajas, chciałbym go też dać na CF. Czy on się na to zgodzi? Zgodzi. Czy on się na to przemianuje? Przemianuje się całkiem szybko. Bo ma fajny dribbling, więc nie możemy tego marnować. Baturina tu jest jeszcze, który wygląda statystykami... No jak po prostu taki przeciętny napastnik, no. No nie podoba mi się to, no co? No nie podoba mi się.
Ale nic z tym nie zrobimy. No, mamy 22 miejsce. I po prostu zwycięstwo nas z tego trochę wyciągnie. Mamy Ligę Mistrzów, no do Ligi Mistrzów nam daleko. Teraz chyba to jest Mantilla, który odchodzi do Alaves, znaczy no odchodzi, wcale nie, niekoniecznie odchodzi, no zobaczymy. Już na ten mecz zrobimy zmiany. Jezu, co by się stało z rękami Corneta? Carlo Adriano, 66 overalla. No ja bym jeszcze ściągnął kogoś na wypożyczenie, ale to już pewnie w połowie sezonu. O ile do tej połowy sezonu. O, Zueska, który jest pierwsza, no. Konferencja prasowa. Miejmy nadzieję, że bądźcie pozytywnie nastawieni. No tak. Ciężko być pozytywnie nastawionym, jak na razie w tym sezonie nie mamy żadnego zwycięstwa. Tutaj minęły już 2 miesiące grania. Teraz jesteśmy w 3. miesiącu gry. I mija... Ajajaj, no. Vicente, Pombo, Martyniani. Martyniani będzie grał. Vicente też, Pombo też, ale w środku obrony zrobimy zmiany. Zagra Bobadilla albo nie. Chociaż tak, zagra Bobadilla, bo Madibo wrócił dopiero z kadry, więc Madibo zobaczymy, ale zobaczymy go później. Mosquera też nie zagra. I właśnie zastanawiam się nad... Madibo. Chociaż nie wiem, czy nie Mantilla... Nie no, Madibo niech wejdzie, Madibo niech wejdzie. Vicente sobie tak średnio radził, środek pola sobie radził całkiem nieźle, więc środek pola zagra. No przesymulujmy, no. Jeżeli nie popełnimy takiego błędu, który nam odciął kompletnie zasilanie w tamtym meczu, no to powinno być całkiem nieźle. Z jedynką w bramce Łeski, Andres Fernandez. Juanjo Nieto z 12, Puido z 24. My natomiast teraz w ataku i zdobywamy bramkę Vicente na 1-0. Prowadzimy z pierwszą drużyną. No takiego przełamania byśmy potrzebowali. O tym mówiłem, że to dobrze wygląda i Martyniani był w to wszystko zamieszany. Więc ta prawa strona po prostu zadziałała. I dlatego ja nie wiem, czy bym go nie dał na lewą najchętniej, no. Dobrze. Vicente, uderzenie niecelne, się zablokowane. A my kończąc, czytać skład. 3 Miguel, 7 Gerard, 5 Kento, 23 Sielva, 22 Real, 9 Sibbeni i 18 Carillo. Dobrze wchodzi tutaj nasz młody Argentyńczyk, natomiast to wszystko zostaje przerwane. No już to wyglądało w jednym meczu tak, że wyglądało to dobrze przez większość czasu, a potem się zestraliśmy przy wyprowadzeniu. I to był mecz z Malagą, która jakby nie patrzeć jest dużą marką, ale też sobie radzi słabo na początku tego sezonu. Saul, nie popełnij błędu. Dobrze, do Eskiety. Prowadzimy do przerwy 1-0. Łezka nawet nie oddała strzału, co może napawać optymizmem. Nie gra Germain i od razu są wyniczki. Ale zobaczcie, że chyba w tym meczu z Malagą też Germain nie grał. Dobre wejście, bardzo dobre wejście Martenianiego. Kolejne bardzo dobre wejście młodego Argentyńczyka. Natomiast teraz w obronie się połapmy i się połapaliśmy. Wyprowadźmy dobrze tą piłkę. Cardozo, dobrze. I teraz jest Pombo, ale czemu ty tak długo myślisz? Naprawdę Martyniani jest fenomenalny. Jakiejś zmiany, no ja bym wpuścił. Zastanawiam się właśnie. Nie no, na razie nie. Na razie to wygląda dobrze. Na razie to wygląda dobrze i na razie nie potrzeba żadnych zmian. Wydolnościowo najsłabiej Saul.
Ale no Saul myślę, że nie ma co po prostu, go, w sensie nie ma chyba na kogo go nawet zmienić. Tak mi się coś wydaje, dobre podanie. Cardozo, Cardozo! To działa. To na razie działa. I Saul też gra bardzo słabo, więc myślę, że Saul zejdzie, wejdzie za niego Alves. Nie. Mosquera. Albo Madibo po prostu. Madibo. O, Madibo na lewą stronę, sobie, na lewej stronie sobie poradzi, a Saula zastąpi Mosquera. Myślę, że jeżeli nie jest taki szybki, to sobie po prostu poradzi, no, żeby tam biegać na tej lewej stronie. Teraz Cardozo, Cardozo na do Vicente na 2-0 i wygrywamy prawdopodobnie z łezką. To jest niesamowite. Przegrywamy jak leci wszystko, żeby wygrać z pierwszą drużyną. No i jeszcze jest Kieta, świetna interwencja. Madibo bardzo dobry mecz, no i fajnie. No i naprawdę fajnie, bo to znaczy, że ten transfer się opłaci, ale tracimy bramkę. Carillo strzela. Także no nie będzie to czyste konto, natomiast prawdopodobnie... Dobra, jeszcze nie kraczę, bo zostały 4 minuty, to wcale nie jest mało czasu. Mamy piłkę, natomiast gdyby to doszło do pombo. Czy zdążą wyprowadzić jeszcze akcję? Chyba im sędzia pozwoli, nie pozwoli, wygrywamy. Tak jest! Tak jest! To wyglądało naprawdę świetnie. Naprawdę świetnie to wyglądało. I Madibo po prostu jest naszym nowym środkowym obrońcą. No, tak samo jak Bobadilla. No, Bobadilla mam wrażenie też się bardzo dobrze spisał. I wreszcie wygraliśmy. Odbiliśmy się na 18 miejsce w tabeli. No i fajnie. No i bardzo fajnie. Musab Keder 65. No i mam 68. To ten jest nam niepotrzebny. A VAT znalazł klub do Skandynawii, z Kataru. No to tak. Różnica temperatur troszeczkę. A my jedziemy dalej. A my jedziemy dalej do meczu, w którym na pewno wejdziemy. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. No, jeżeli będziemy się świetnie prezentować, to nie wejdziemy, aczkolwiek mam wrażenie, że my tutaj będziemy się... W sensie tutaj prawdopodobnie no już nie będzie aż tak łatwo, no bo jakby nie patrzeć, ten skład osobowy jest cały czas taki sam. Madibo zagra na tej prawej, na tym prawym środkowym obrońcy. No i zagrajmy to. Prawdopodobnie tutaj wejdziemy. Tutaj prawdopodobnie wejdziemy do składu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast, no to są ciężkie mecze. To są ciężkie mecze już, Pombo. Z oddanym strzałem. W bramce Deportivo Alaves. Sivera. W 14 Tenalia. 19 Marasz. 5 La Guardia, 3 Ruben Duarte, 37 Blanco, 23 Benavides, 10 Jason, 13 Tudor, czy to jest Fran Tudor? Jeśli to jest Fran Tudor, to fajne go sobie ściągnęli zawodnika. Troszeczkę go znamy. I teraz oddajemy w 19 minucie i Nigo strzela bramkę. Świetnie działa ta formacja po prostu. No już się zgrali trochę chłopaki i zaczęło to działać. Także ja jestem naprawdę zaszczycony. Teraz, no, Pombo bardzo wolno decyzję podejmuje. To jest jeden z większych minusów. Z 18 Guridi i z 17 Sylla. Pombo podejmuje dosyć wolno decyzję, naprawdę. I on mógł tam zagrywać, a nie zagrał. Przez co, no, po prostu akcja się skończyła. No jeśli będziemy wygrywać to i będziemy tak dobrze się prezentować, to ja myślę, że wejdziemy tylko na jakąś, nie wiem, 70 minutę, żeby utrzymać to prowadzenie, żeby to było pewne. Aczkolwiek kolejny raz Esquieta się świetnie prezentuje. Ruben Alves radzi sobie dość przeciętnie w tym spotkaniu, aczkolwiek myślę, że po prostu to wynika z tego, że nie za bardzo miał możliwość wykazania się, bo jakby nie patrzeć, no Depor oddał dwa strzały.
i żaden się nie skończył bramką i żaden też nie był chyba ze strony Rubena Alvesa. Dobrze kurde, zorganizować się dobrze w obronie. Zorganizować się dobrze, panowie, w obronie. Dobrze, Eskieta. I od razu wybicie na Pombo. To jest też chyba taki minus trochę. Villa Libre wszedł, proszę bardzo, z 12 w ataku Deportivo. Faul tutaj w obronie. Przejmują piłkę, na ten aut wybija nasz zawodnik. A ja zrobię chyba zmianę tego środkowego obrońcy, bo on jednak tutaj, ta ocena się w żaden sposób nie zwiększa. Wejdzie Mosquera na tą lewą stronę. I wejdzie też, myślę, za Vicente. Za Pombo. Za Pombo wejdzie Mateusz Ajas. Bo to wygląda naprawdę... Pombo po prostu podejmuje bardzo wolno decyzję i... Chciałbym to zmienić. Może Mateusz Ajas przez tą swoją brazylijską mentalność też trochę to zmieni. O, Martyniani tutaj bardzo słabe wycofanie, przez co tracimy piłkę. Czy tracimy tylko piłkę, czy tracimy również bramkę? Miejmy nadzieję, że tylko piłkę i tylko piłkę. Wejdziemy do tego spotkania. 78 minuta. Prowadzimy 1-0. Przypał będzie, jeżeli ja to przegram. Po wejściu właśnie na boisko. I będzie, że nie ufam swoim piłkarzom. No, ale to był tak słaby strzał, że to nie mogło zagrozić. 82 minuta. Dochodzą zmiany teraz do... Ale bez kitu, jakie on ma beznadziejne wyprowadzenie. Ja to podałem na nos, ale tutaj... Mateusz Ajas, dobrze, do Martynianiego. Martyniani, Mateusz Ajas. No, nie tu chciałem podawać. Vicente, jest Saul, który wchodzi, dobrze. Trochę podholował, ale stracił piłkę Tenalia. No to było naprawdę nieodpowiedzialne. Miejmy nadzieję, że się wybronimy się. Martyniani. Świetnie. Teraz dobre podanie do Mateusza Ajasa. Mateusz Ajas może zagrać na skrzydło. Zagrywa na skrzydło do Vicente. Vicente będzie wrzutka, natomiast no nie ma kto tego zebrać głową. Guridi. Jason Guridi. To był Jason po prostu już. To już nie był Guridi. Teraz jest piłka do Guridiego i tracimy bramkę w ostatniej akcji tego spotkania. Nie sterowałem obrońcami. Cholera, no. Koniec. Mogliśmy wygrać z tym Depor. Po co ja wchodziłem do tego spotkania? Trzeba było zaufać naszym piłkarzom. Po prostu trzeba było im zaufać. A mieliśmy jeszcze okazję, no. No nic, no. Po prostu. Przegrywamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przegrywamy. Remisujemy. I do zobaczenia w następnym odcinku.